Wystarczy 140 cm wzrostu i odrobina motoryzacyjnej smykałki, by poszaleć na torze kartingowym w Jaworznie. Na pewno robiliśmy to z myślą o tym, że w Jaworznie nie ma jeszcze takiego toru. Też ludzie bardzo są zainteresowani. Już tuż przed otwarciem mamy na fanpage'u około 800 polubień. Już w najbliższych dniach, kiedy pogoda dopisze, możemy spodziewać się hucznego otwarcia. Pogoda pokrzyżowała nam plany i prawdopodobnie będzie to poniedziałek. Tor powstał przy ulicy Grunwaldzkiej 263, a do dyspozycji klientów będzie kilkanaście maszyn. Będzie 11 gokartów siedmiokonnych i jeden dziewięciokonny. Będzie możliwość pościgania się, tak jak mówiłem, amatorsko. Ku uciesze fanów podwyższonej adrenaliny zamiast pedałów znajdziemy w nich silniki. Do ilu kilometrów na godzinę rozpędzimy się na torze? Prędkość będzie osiągała nawet 50 km na godzinę, także jest to dosyć sporo, aczkolwiek gokarty są bardzo bezpieczne. Mają pasy bezpieczeństwa, ludzie będą wyposażeni w kaski. Dla dzieci mamy również opcję półgazu, która spowalnia gokarta do niższej prędkości, przez co dzieci nie będą narażone na jakieś wypadki. Ceny przejażdżek zaczynają się już od 24 zł. Tor kartingowy będzie można zarezerwować na wyłączność albo kupić przejażdżkę na minuty. Cenik jest dosyć rozbudowany, można go znaleźć na naszej stronie, ale jazda zaczyna się od 8 minut i jest to cena 24 zł. Właściciele zapowiadają też możliwość zorganizowania tam większej imprezy.